zapraszam na czerwone pierwsze. Czymniaka przez krzesanicę na małą łączniaka i zejście do przysłu pomiędzy Siego i z powrotem do Kir. Jako, że ostatnio już rzuciłem bieg na ciemniak, to pominę tutaj podejście. Skupimy się wyłącznie na samych czerwonych wiekach. W tej pięknej jesiennej aurze. Polecimy jeszcze w kierunku na łączniakach. I ten najpierw, a zobaczymy jakie będą warunki. Jest tam troszkę trudności. Mam nadzieję, że będzie prościej na szlaki jednak. Mamy zejście w kierunku tej turnu. Możemy iść albo bezpośrednio z konicka pod Ornakiem lub głównym szlakiem przez Kiec. Tam w oddali widzimy Giewont. No, tutaj mamy Zakopane. No i całość pod Tatrą. Na wiosnę jak tu byłem, to biegałem właśnie na Krzesanicę kilka minut z zegarkiem w ręku. Bardzo szybko teraz jest trochę wyślizgane. Trzeba uważać, żeby nie wyślizgać za szybko. Woda. Można troszkę spróbować podbiec tymi zakosami tu. A wygląda to mniej więcej tak. Zobaczcie Państwo sami, jak tutaj można przycisnąć. Pięknie. Rewelacja. Fenomenalne widoki. Tu już jest ciepło. Ludzi nie widać tu. Taką pogodę, żeby nie było nikogo, to jest rzadkość. A się rozpędziliśmy. Zaraz podchodzimy tu krótkim zboczem. Będziemy na najwyższym szczycie Czerwonych Wierchów na Krzesanicy. I potem jeszcze na trzeci, na mały łącznik, którego zejdziemy już grzebieniem. Który tam widzimy. Ładnie schodzi. Zobaczmy na północną stronę. No tu jest zima. Tu jest zimowo. Znajdujemy się na Krzesanicy, na wyższym szczycie Czerwonych Wierchów. Tutaj znajome kopce. Tutaj bardzo dobrze znamy. No i cała panorama. Wspaniała. Odkrywania. Aż do końca Tatr w zasadzie. To jest spojrzenie na główną grań dalej Kasprowego. No i jeszcze małe podejście w kierunku Małączniaka Strzelęczy. Tak jeszcze z przednami. Warto wybrać.
nawet śniegiem, bo jest zmrożony. A tutaj trochę nawiane jest. Troszkę. Pobiegane. Nica za nami. Ostatnie drobne podejście. Jesteśmy na małym łączniaku. A bliziutko są te wierchy. Szybciutko idzie. Znajdujemy się na małączniaku. Wyciągnąłem z odcieniaka ze schołku czerwonych wierchów. Perspektywę. Bardzo ładny widok. Tam w oddali przystanice Ciemniak i Ramię. A troszkę śniegu jest. Patrzymy na wysokie. No to jest znowu. Thank you.